Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na moim kanale. Nazywam się Łukasz, jestem instruktorem szachowym i zapraszam Was na kolejną wycieczkę do zaczarowanej krainy szachów. Nasze dzisiejsze spotkanie jest drugim z cyklu Klasyka, którą warto znać, w której chciałbym Wam przybliżać no takie właśnie klasyczne arcydzieła szachowe starych szachowych mistrzów, żebyśmy mogli się uczyć grać właśnie od nich, od tych właśnie starych mistrzów szachownicy i stosować te różne triki, różne sposoby, które oni mieli na pokonywanie przeciwników w naszych partiach. W naszym pierwszym spotkaniu z tej serii rozmawialiśmy sobie o jednym z takich pierwszych wirtuozów, pierwszych takich, można powiedzieć, profesjonalistów szachowych, Gioacchino Greco. Opowiedziałem Wam troszeczkę więcej o nim w poprzednim filmiku, dlatego jeżeli go nie oglądaliście, to zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście ten wcześniejszy filmik sprawdzili. Zresztą mam go jeszcze tutaj nawet odpalonego na drugiej karcie. Serdecznie zachęcam, żebyście również właśnie obejrzeli sobie ten filmik, zwłaszcza, że w tamtym filmiku pokazałem Wam kilka partii, które Gioacchino Greco zagrał białymi. Kilka jego błyskotliwych zwycięstw białymi, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać cztery partie, którą Gioacchino Greco w bardzo fajny, w bardzo ciekawy i miły dla oka i dla serca sposób zagrał kolorem z czarnym. Więc żeby już nie przedłużać, to przejdźmy do pierwszej partii. Gioacchino Greco grał czarnymi i jego przeciwnik zagrał mu bardzo ciekawy, bardzo ostry debiut, jakim jest Gambit Królewski. Troszeczkę sobie mówiliśmy o tym debiucie na jednym z naszych ostatnich spotkań, omawiając drugą zasadę gry na początku partii, która brzmiała szybki rozwój, która brzmiała silne centrum mieć wypada. Szybki rozwój i zasada to była pierwsza zasada, a druga zasada silne centrum mieć wypada. No właśnie, mnie też się czasami one mylą. I mówiłem, że Gambit Królewski to jest taki ciekawy debiut, którego jedną z idei jest to, że białe chwilowo, no przynajmniej tak, jeżeli się uda, to chwilowo poświęcają tego pionka, po to, żeby później w kolejnych posunięciach go odbić, być może gońcem na f4, a jednocześnie ustawić sobie pozycję z bardzo silnym centrum, centrum pionkowym, pionki na e4 i na d4, a pozostałe figury wprowadzone oczywiście też na jak najbardziej centralne pozycje. Jeżeli to się uda, to białe będą miały bardzo dobrą pozycję, uzyskają przewagę i będą miały szansę na szybki atak na króla przeciwnika. Ale czarne jednak nie muszą oczywiście tutaj bić tego pionka. I Gioacchino Greco zareagował tutaj na to bardzo interesująco, bardzo ciekawie, chociaż troszeczkę wątpliwy jest ten ruch, który zagrał, który zagrał tutaj genialny Kalabryjczyk, ponieważ on postanowił odpowiedzieć kontrgambitem i to dokładnie w taki sam sposób, czyli f7 na f5. Kontynuacja ciekawa, obiektywnie troszeczkę podejrzana, aczkolwiek dla tych, którzy z Was, którzy byliby może bardziej zainteresowani tematem i szukają jakiegoś ciekawego, mało znanego, a ostrego sposobu przeciwstawienia się zakusom fanów Gambitu Królewskiego, to polecałbym taki wariant, żeby rozpocząć od ruchu skoczkiem na c6 i po skoczku na f3 teraz czarne mogą spróbować zagrać taki właśnie ten kontrgambit f5. Bardzo ciekawa kontynuacja. Zainteresowanych zachęcam do tego, żebyście zajrzeli po prostu do książek, albo może jeszcze lepiej sami sobie po prostu poanalizowali. Jeżeli chcielibyście, żebym ja przygotował może jakiś filmik tutaj, w którym bym jakoś bardziej przybliżył meandry właśnie tego ciekawego kontrgambitu, to po prostu napiszcie mi w komentarzu albo dajcie znać. Jeżeli będzie zainteresowanie z Waszej strony, to na pewno taki filmik na kanale się też pojawi. Ale w tej partii Greco zagrał od razu F5 i białe początkowo zareagowały słusznie. Wybiły pionka na F5. Teraz zauważcie, że dużym błędem czarnych byłoby symetryczne odbicie pionkiem na F4. Dlaczego? Ponieważ białe wjeżdżają hetmanem na H5, wykorzystują to osłabienie czarnego króla, no i pozycja robi się już od razu wygrana dla białych. Przykładowa kontynuacja mogłaby być taka, że czarne grają G6, białe grają FG6, ale teraz
Teraz czarne mogą spróbować zaatakować tego grożącego im hetmana na H5 skoczkiem, ale czy widzicie, jak najlepiej mogą tutaj zagrać białe, żeby uzyskać już od razu wygraną pozycję? Prawdopodobnie najlepszą kontynuacją będzie po prostu pójście pionkiem na G7 z odkrytym szachem i jednocześnie z atakiem na wieżę. Czarne mogą wprawdzie wybić tam hetmana na H5, ale hetman od razu można powiedzieć, powstaje z martwych na polu H8, a że przy okazji zbiliśmy od razu wieżę, no to zostajemy w tym momencie z wieżą więcej białymi i wygraną pozycją, ponieważ białe no nie mają żadnej tutaj konkretnej rekompensaty za tę właśnie oddaną wieżę. Dlatego wracając tutaj do tej pozycji, Gioacchino Greco oczywiście nie odbił teraz na F4, ale zagrał no znowu bardzo ciekawie. Troszeczkę podejrzanie, ale nietypowo, co również ma swoje plusy, ponieważ jeżeli gramy jakieś takie no nietypowe, nie mówię nietypowe, nie znaczy, że niepoprawne, ale takie no nietypowe w sensie, że stawiające takie niestandardowe zadania do rozwiązania przed przeciwnikiem kontynuację, no to możemy dzięki temu właśnie przeciwnika zaskoczyć, a taki psychologiczny czynnik ma też ogromne znaczenie w szachach. Greco zadał, najpierw dał teraz hetmanę, samą dał szacha hetmanem na H4. Białe oczywiście no, mogło się zasłonić tutaj pionkiem na G3 i teraz hetman wraca na E7, broniąc tego pionka na E5. No trochę podejrzana gra tutaj. Dużo ruchów hetmanem na początku partii. Jak pamiętacie, uczyliśmy się o tym, że lepiej tego hetmana zbyt szybko do gry nie wprowadzać. To jest jedna rzecz, no też hetman staje teraz przed tym gońcem, też bardzo nietypowe ustawienie, no ale zobaczmy, co z tego wynikło. Bo teraz białe, co powinny zagrać białe? Białe miały szansę w tym momencie uzyskać przewagę, bo rzeczywiście obiektywnie gra czarnych no, nie była taka optymalna w tej pozycji, ale co powinny zagrać? Okazuje się, że białe powinny zagrać po prostu skoczkiem z G1 na F3, pozwalając na odkrytego szacha po wybiciu teraz na F4 i teraz należy niestandardowo, właśnie to tak czasami jest, że na jakieś niestandardowe zagranie przeciwnika my również często powinniśmy zareagować niestandardowo. Odejść królem po prostu, godnąć się na utratę roszady, ale po dalszych posunięciach, na przykład no, powiedzmy, że tutaj wymienię na G3, okazuje się, że w tej pozycji białe mają dużo lepsze perspektywy, ponieważ mogą bardzo szybko wprowadzić swoje figury do gry, zwłaszcza jak ten goniec wyjdzie, to pojawią się właśnie jakieś groźby zagrania wieżą na E1 i związania hetmana tutaj na linii z królem, a poza tym w tej konkretnej pozycji nasza wieża już jest aktywna w tym momencie po linii H, nie musiała ani jednego posunięcia wykonać, a już ma całkiem niezłe możliwości operowania na tej właśnie tutaj półotwartej linii. Tak powinny zagrać białe, żeby uzyskać przewagę i udowodnić Gioacchinowi Grecowi, że jego reakcja na gambit królewski no, była interesująca, była grywalna, można tak grać, natomiast obiektywnie powinna przynieść lepszą pozycję z białym. Natomiast co zrobiły białe w tej pozycji? Białe postanowiły spróbować zrobić właśnie podobny numer, jaki pokazywałem wam przed chwilą, mianowicie teraz zagrały hetmanem na H5, dając tutaj szacha i Greco wykonuje kolejną taką tutaj nietypową rzecz, niestandardową, mianowicie rezygnuje z praw do wykonania roszady i gra królem na D8, licząc na to, że szybkie wprowadzenie z figury do gry zrekompensuje mu brak roszady. No i zobaczmy, czy to założenie okazało się prawdziwe i czy to się tutaj Gioacchinowi Greco udało. Białe wbiły na E5, czarne odbijają hetmanem z szachem, białe zasłoniły króla ruchem goniec E2 i Greco od razu gra teraz skoczkiem na F6, wprowadzając skoczka do gry i atakując tego troszeczkę za bardzo wysuniętego białego hetmana. Białe uciekają hetmanem na F3 i czarne teraz zaczynają po tym okresie takiej trochę nietypowej gry, wracają teraz do realizowania tych podstawowych zasad,
pamiętamy, druga zasada, silne centrum mieć wypada, więc D7 na D5. Umieszczamy pionka w centrum i jednocześnie chcemy odbić gońcem pionka na F5, jednocześnie pięknie wprowadzając tego gońca do gry. Dlatego białe zagrały tutaj pionkiem na G4, broniąc w tym momencie pionka na F5. I tutaj czarne mają przynajmniej dwa dobre posunięcia. Prawdopodobnie obiektywnie najlepszym posunięciem byłoby po prostu wprowadzenie skoczka do gry, zgodnie z pierwszą zasadą, szybkim rozwojem i roszadą. No, roszady już tutaj nie zdobimy, ale możemy uskutecznić szybki rozwój, wprowadzić skoczka na C6, pojawiają się już jakieś groźby, na przykład zagrania skoczkiem na D4 z atakiem na tego wysuniętego hetmana i tutaj na pionka C2, gdyby skoczek tutaj wjechał, zauważcie, mielibyśmy takie ładne widełki na króla i wieżę. I prawdopodobnie i ten ruch skoczek C6 prawdopodobnie dałby czarnym w tej pozycji przewagę. Nawet pomimo właśnie tego braku roszady u ich króla. Natomiast Greco postanowił zagrać inaczej. Postanowił od razu zaatakować tego pionka G, broniącego ważnego pionka F5 i zagrał H5. Białe obroniły pionka G4 ruchem H3. I teraz znów ciekawą alternatywą dla tego, co zagrał Greco, byłoby skoczek C6, znowu z tą samą groźbą. Wprowadzamy skoczka do gry. Natomiast Kalabryjczyk zagrał po prostu HB G4, wymienił pionki, wymienił wieżę, co dało mu możliwość rozpoczęcia ataku na białego króla ruchem hetman na G3 szach. I okazuje się, że Giacomo Greco osiągnął swój cel. Zagrał niestandardowo i białe trochę pogubiły się w tej niestandardowej sytuacji, ponieważ ta pozycja, którą tutaj widzimy, jest już dużo, dużo lepsza dla czarnych. Tak naprawdę najlepszym posunięciem, jakie mogły wykonać w tym momencie białe, to jest ucieczka królem, ale nie na D1, tak jakby to było w partii, ja zaraz zobaczymy, jak to się skończyło, ale na pole F1 tutaj w tej pozycji, na co dalsza gra mogłaby się potoczyć w taki sposób. Skoczek bije G4, grozi mat na F2, ale białe mogą najpierw zbić pionka na D5 z szachem. Czarne mogłyby wtedy zasłonić króla na przykład ruchem goniec na D7. No i teraz najprościej obronić się przed tym matem, po prostu wymieniając gońca na skoczka, goniec bije G4, hetman bije G4. Powstałaby no, bardzo ciekawa, bardzo ostra pozycja. Zauważcie, oba króle straciły prawo do roszady. Przy czym ten widać wyraźnie, że ten biały król jest chyba troszeczkę bardziej odsłonięty i potencjalnie jest troszeczkę większym niebezpieczeństwie. No, plan czarnych polega na tym, żeby jak najszybciej wprowadzić swoje figury do gry i rozpocząć tymi figurami we współpracy z wprowadzanym już do gry hetmanem atak na białego króla. Białe też mają w tym momencie swoje szanse, aczkolwiek już teraz muszą uważać, bo na przykład grozi teraz bardzo nieprzyjemny szach hetmanem na D1, dalej później no, co najmniej ze zdobyciem tego gońca. Ale no, na dłuższą metę prawdopodobnie miałyby duże, duże problemy właśnie ze swoim osłoniętym królem. Więc tutaj pomimo pionka więcej u białych, pomimo przewagi materialnej u białych, tak formalnie przynajmniej, w tej pozycji, no, oceniłbym ją jako szansowniejszą dla czarnych. Ale to było najlepsze, co białe mogły uzyskać tutaj w tej pozycji. Zagrać król F1 i pójść po prostu na tę sytuację, którą widzieliśmy przed chwilą. Natomiast co się zdarzyło w partii Giacomo Greco? W partii białe zadały król na D1. Na pierwszy rzut oka wydaje się ten ruch lepszy, no bo król wydaje się bezpieczniejszy na D1 niż na F1 w tej pozycji, ale to są tylko pozory i zaraz zobaczymy dlaczego. Kalabryjczyk zbił skoczkiem na G4, tak czy owak. No i teraz znów, najlepszą rzeczą, jaką mogły białe zagrać, to po prostu wymienić tego skoczka za gońca. Goniec bije G4, hetman bije G4. I teraz, ponieważ hetman szachuje króla, to zasłonić króla ruchem skoczka na E2. Aczkolwiek nie pozbawiłoby to fajnych atakujących szans czarnych, które mogłyby na przykład zadać skoczkiem na C6, wprowadzając skoczka do gry. A jeżeli białe by się połokomiły na pionka D5 z szachem, to król mógłby wrócić na swoje początkowe miejsce, na E8. I z takim planem, jak wyznaczyły nam właśnie tutaj te strzałeczki, czarne planują odbić pionka gońcem na F5, a następnie wprowadzić wieżę na D8 i rozpocząć bardzo groźny atak przeciwko temu
białemu królowi, który paradoksalnie okazuje się, że jest w większym niebezpieczeństwie w tej pozycji niż ten czarny król, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten czarny król jest troszkę bardziej odsłonięty, ale liczy się również nie tylko pozycja króla sama w sobie, ale też potencjał czy możliwości figur, które chciałyby tego króla zaatakować. No tutaj zdecydowanie lepsze możliwości rozwinięcia ataku na króla mają czarne figury i dlatego tutaj czarne miałyby dużą przewagę. Ale i tak byłoby to lepsze dla białych, wróćmy teraz do pozycji z partii Joaquino Greco, niż to, co się stało w partii. W partii bowiem białe zagrały hetman bije d5, dając szacha, Joaquino Greco zasłonił swojego króla gońcem. Teraz okazuje się, że wisi skoczek na g1, więc czarne teraz zagrały skoczkiem na f3. I teraz szybciutkie zadanie dla was. Czy widzicie, w jaki sposób czarne mogą bardzo ładnie, bardzo elegancko zakończyć tę partię? Podpowiem wam, że możemy dać mata w 4 posunięciach. I to takiego bardzo pięknego mata. Czy widzicie, w jaki sposób możemy to zrobić? Ok, zaczynamy od ruchu skoczek f2 szach. Białe nie mają wyboru, muszą zadać królem na e1. Teraz dajmy podwójnego szacha skoczkiem na d3. I teraz białe mogą odejść albo na d1, albo na f1. Ale jeżeli odejdą na f1, no to wtedy czarne po prostu kończą partię takim oto dość typowym matem. A jeżeli białe zadają królem na d1, tak jak to było w partii, no to partia również kończy się matem, ale wprawdzie tym razem w 2 posunięciach, nie w jednym, ale za to dużo ładniejszym. Czy widzicie, w jaki sposób możemy dać tutaj mata w 2 posunięciach? Oczywiście. Najpierw poświęcamy naszego hetmana. Gramy hetman na e1 szach, po to, aby totalnie przyblokować, czy totalnie zdusić jego własnymi bierkami białego monarchę. I na koniec dajemy ostatni piękny ruch skoczkiem na f2 i okazuje się, że sam skoczek zmatuje takiego przyduszonego przez własne figury króla. Zresztą ten rodzaj mata to jest jeden z najładniejszych matów, jakie może powstać w partii szachowej. Ten rodzaj mata nazywa się właśnie matem zduszonym, ponieważ król strony przegrywającej no jest właśnie przyduszony przez własne bierki, które stoją dookoła niego i no, to byłaby dobra obrona przeciwko każdej innej bierce, ale nie przeciwko skoczkowi, który może właśnie zadziałać przez nawet tę taką zaporę stworzoną wokół białego króla. A zatem takim właśnie pięknym matem zduszonym zakończył Joaquino Greco tę pierwszą partię, którą chciałem wam dzisiaj pokazać. A teraz przejdźmy do drugiej. W drugiej partii również Joaquino Greco zagrał tutaj bardzo, bardzo interesująco. Mianowicie przeciwnik zagrał mu e4, e5 i teraz nastąpił tak zwany debiut gońca, czyli goniec na c4. Najczęściej w tym momencie białe grają skoczkiem na f3, atakując tego pionka na e5, ale można też, tak jak widzieliśmy w poprzedniej partii, zastosować gambit królewski, a można też zastosować debiut gońca i wyprowadzić najpierw gońca na c4. I zauważyłem, że na wszystkie te, chyba na prawie wszystkie debiuty z czarnymi, Joaquino Greco bardzo lubił od razu bezkompromisowo atakować pionkiem f. Okej, okay, to nie jest zły ruch, natomiast no, trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi, bo staramy się tutaj od razu oczywiście zaatakować centrum, zaatakować tego centralnego pionka e. Troszeczkę właśnie w duchu gambitu królewskiego. Jeżeli białe by teraz zbiły na f5, to czarne mogłyby zagrać skoczkiem na f6 z planem, żeby zagrać d5 i to nawet z tempem, atakując gońca c4, później w bardzo wygodny sposób odbić sobie tego pionka na f5, ale trzeba grać oczywiście no, bardzo ostrożnie, bo dużym minusem tego ruchu f5 jest właśnie odsłonięcie z tego czarnego króla. Nawiasem mówiąc, Greco zauważyłem, przyglądając inne jego partie i wybierając partie, które chciałem wam dzisiaj pokazać, zauważyłem, że on bardzo lubił nawet po ruchu skoczek f3 często grywał ruch f5. Ten debiut nazywa się obecnie gambitem łotewskim. To jest tak zwany gambit łotewski.
I jakkolwiek może być on też ciekawy na zaskoczenie, to jednak no, tego ruchu ja bym wam osobiście nie polecał. Moim zdaniem białe po prostu uzyskują dużą przewagę, jeżeli zadają po prostu skoczek bije E5. Teraz czarne najczęściej dają hetman na F6, atakując tego skoczka, ale białe mogą teraz zagrać D4, po D6 odejść skoczkiem na C4. Czarne wprawdzie odbijają piona, ale białe od razu atakują tego piona ruchem skoczka na C3 i plan białych jest prosty, jak najszybciej tutaj ogarnąć rozwój, a później zacząć atakować tego osłabionego taką, a nie inną grą w debiucie czarnego króla. Moim zdaniem białe mają w tym debiucie, jeżeli prawidłowo zagrają oczywiście, dużą przewagę. Dlatego raczej gambitu łotewskiego, choć może powinniśmy to nazwać gambitem Greco, bo Greco bardzo lubił tak grać. Ale gambit Greco to jest coś innego i właśnie od razu wam powiem, że w trzecim filmiku, które zamierzam przygotować na temat twórczości właśnie Gioachino Greco, będę chciał nawet zatytułować Gambit Greco gra Gambit Greco, ale to wtedy wrócimy znowu do partii, które Kalabryjczyk zagrał białymi. Natomiast po goniec C4 tutaj ruch F5 jest ryzykowny, ale przyznam się szczerze, że samemu też próbowałem tak grać z nie najgorszymi rezultatami. Jeżeli białe teraz wybiją pionka na F5, to gramy właśnie tak jak mówiliśmy, skoczek F6 z planem D5. Ale co jeżeli białe wezmą piona? Bo my tutaj zauważcie, poświęcamy piona i tak naprawdę na dwa sposoby. Z jednej strony białe mogą po prostu zbić na F5, a z drugiej strony białe mogą zadać to, co zrobił przeciwnik Gioachino Greco właśnie w tej partii. Mianowicie mogą wybić skoczka na G8 i po wieży G8 teraz wjeżdża szach hetmanem, który próbuje tutaj bezlitośnie wykorzystać osłabienie naszego króla i wybić nam pionka na H7. Jak sobie z tym wyzwaniem poradził tutaj Gioachino Greco? Zobaczmy. Nastąpiło G6, zasłona przed atakiem hetmana. Hetman bije na H7 i wieża G7, czyli znowu tak troszeczkę taka nietypowa gra, jak na grę w debiucie. Białe zadały w tym momencie hetman na H8 i czarne teraz już od razu, ponieważ poświęciły piona, przystępują do kontrataku ruchem hetman na G5. Białe wymieniły gońca białopolowego z F1 na naszego skoczka na G8, przez co osłabiony jest punkt G2 i czarne to od razu wykorzystują, atakując właśnie w tym momencie tego pionka. Białe wycofują swojego hetmana, widząc, że samym hetmanem tutaj nic za bardzo, żadnej krzywdy czarnemu królowi nie zdobią. Hetman H3, broniąc pionka na G2, ale czarne teraz po prostu odbijają piona na E4. Nastąpiło skoczek C3. Skoczek atakuje pionka na E4, czarne bronią go ruchem hetman na F5. I okazuje się, że czarne znów wyszły na swoje. Powstała pozycja jest lepsza dla czarnych z uwagi na ich przewagę pionkową w centrum. Dobrze to byłoby widać, gdyby białe w tym momencie zdecydowały się na wymianę hetmanów. Ta pozycja byłaby dużo, dużo lepsza, dużo przyjemniejsza dla czarnych, właśnie z uwagi, zauważcie, na cały właśnie, można powiedzieć, całą tę falangę, cały ten masyw czarnych pionków w centrum i dużą, dużą przewagę w centrum, a także z uwagi na tak zwaną parę gońców. Zauważcie, czarne mają w tym momencie dwa gońce, podczas kiedy białe mają w zamian za to gońca i skoczka. Formalnie to jest, to jest równość, tak? Goniec i skoczek mają 6 punktów i dwa gońce mają 6 punktów. Natomiast w tego typu pozycjach, które mogą być dość otwarte jeszcze w dodatku, właśnie wyraźnie tutaj mogą być możliwości pójścia tymi pionkami do przodu i oczyszczenia pola dla tych właśnie dwóch silnych czarnych gońców. W tego typu pozycjach przewagę ma ta strona, która posiada właśnie dwa gońce. No, zagadnienie parę gońców to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że prędzej czy później również troszeczkę sobie o nim na naszych filmikach porozmawiamy. Na razie poprzestańmy tutaj na stwierdzeniu, że po wymianie hetmanów czarne miałyby przewagę w tej pozycji, aczkolwiek oczywiście byłoby tutaj dużo gry i być może większe praktyczne szanse dawałaby białym w tym momencie właśnie wymiana hetmanów niż to, co zadały białe, bo białe odeszły hetmanem na E3,
tutaj w tym momencie. Białe czarne odpowiedziały teraz wierzą na F7, naciskając na punkt F2 i białe teraz zadały skoczkiem na H3. Oczywiście no, nie wolno było zbić teraz hetmanem tego pionka z uwagi na wybicie na F2, no i może mata jeszcze nie ma, bo król może odejść na D1, ale robi się bardzo nieprzyjemnie wokół białego króla. Białe mogły spróbować zagrać teraz skoczek bije E4, ale na to czarne prawdopodobnie zadały po prostu D5. I zauważcie, że czarne znów uzyskiwały tutaj bardzo, bardzo groźną inicjatywę. Te pionki centralne by pięknie, pięknie opanowały centrum. No i plan czarnych mógł być taki, żeby jak najszybciej zakończyć rozwój, zdobyć być może nawet z długą zaszadę i ruszyć z atakiem ich aktywnych figur na białego króla. Nie mówię, że byłaby to od razu tutaj już jakaś totalnie przegrana pozycja dla białych, ale na pewno no, nie byłoby białym łatwo wobec takiego planu i takiego naporu tych bardzo, bardzo groźnych potencjalnie z czarnych figur. Dlatego prawdopodobnie białe zdecydowały się na pójście skoczkiem na H3, ale Greco i tak zagrał D5. On i tak gra do centrum. Nie boi się tego, że białe po prostu wybiją mu teraz w tym momencie tego pionka na D5, ponieważ pamięta o naszych zasadach. Pierwsza zasada szybki rozwój i roszada, druga zasada silny centrum mieć wypada. I pamięta o tym, że po prostu dobre, aktywne ustawienie figur na początku partii jest ważniejsze niż materiał, więc nie boi się tego pionka poświęcić i daje władzę swojej figury do gry. Skoczek na C6, zauważcie, pojawia się groźba bardzo nieprzyjemnego ruchu skoczek D4, później z kolei z groźbą uskutecznienia takich właśnie królewskich widełek na króla, hetmana i wieżę. Więc białe postanowiły coś z tym zrobić. Zagrały teraz C3. Pionek C kontroluje pole D4, więc nie możemy wjechać tutaj skoczkiem, ale możemy wprowadzić do gry naszego gońca. Goniec na E6. Atakując skoczka na D5. No i białe teraz zdecydowały się już pewnie troszeczkę pogubione w tej coraz trudniejszej dla niej pozycji. Zauważcie, jak bardzo zwiększa się przewaga czarnych w rozwoju z każdym posunięciem. Białe postanowiły zadać pionkiem C jeszcze raz, tym razem broniąc skoczka, no ale minus tego posunięcia, jak zapewne zwróciliście już na to uwagę, jest taki, że znów czarne mają do dyspozycji pole D4 i skwapliwie to wykorzystują, umieszczając tam skoczka, no i stwarzając właśnie teraz tę groźbę. Tę groźbę właśnie tych widełek, o których właśnie tutaj mówiliśmy. Jeżeli by białe próbowały teraz uciec, zejść królem z tego właśnie śmiertelnego potencjalnie szacha poprzez krótką roszadę, czarne mogłyby nawet po prostu najpierw odgonić tego skoczka, żeby tak dobrze tutaj na D5 nie stał i podejść już skoczkiem na C2, teraz po prostu dać właśnie te widełki na hetmana i na wieżę. O, czarne uzyskałyby już nie tylko z lepszą pozycję, ale też i przewagę materialną, która powinna wystarczyć im na dłuższą metę już do sukcesu w tej partii. Warto zwrócić uwagę, zauważcie, jaką fajną też rolę obronną pełni tutaj w tej pozycji ta wieża na F7, troszkę nietypowo tutaj stojąca. Białe mogą sobie tylko pomarzyć o kontrwidełkach skoczkiem na C7, no po prostu wieża by zbiła tego skoczka, wieża po prostu broni tego ważnego pola. Tak, zwróćmy uwagę też na niebagatelną rolę, jaką w tej pozycji właśnie ta wieża czarna na F7 również obronną sprawia. Okej, w partii nastąpiło w tym momencie hetman na C3, hetman broni pola na C2, ale czarne idą do przodu, wykorzystują swoją inicjatywę, ogromny potencjał swoich figur. Greco zadał hetman na G4, atakując pionka na G2, robi się coraz bardziej, coraz niebezpieczniej wokół białego króla, bo tak naprawdę bicie na G2 nie jest główną groźbą w tej pozycji. Czy widzicie, jaka jest główna groźba? Oczywiście, tak naprawdę główną groźbą jest mat na E2. Białe, gdy czarne grożą daniem mata w jednym posunięciu. I żeby się ochronić przed jednym i drugim, białe zrobiły teraz krótką roszadę, ale ta krótka roszada to były takie przysłowiowe z deszczu pod rynnę, ponieważ jakim ruchem teraz Gioacchino Greco zakończył tę partię? Czarne wykonały ruch i białe się poddały. Jak myślicie, jaki był to ruch? Oczywiście,
nie udało się z widełkami na C2, no to uda się z widełkami na E2. Piękne widełki na króla i na hetmana. Białe w wyniku tych widełek tracą hetmana i dlatego sygnający białymi uznał się w tym momencie za pokonanego. Czyli kolejna bardzo ciekawa partia Gioacchino Greco. Bardzo takie ostre rozegranie debiutu. Białe może trochę niesłusznie połakomiły się na początku na tego pionka, przez co w zamian właśnie za piona białe czarne uzyskały tutaj bardzo groźną inicjatywę, bardzo groźny atak. Mogły szybko i sprawnie wprowadzić swoje figury do gry, co ostatecznie przyniosło im właśnie sukces w postaci takich pięknych widełek i takiej właśnie pięknej partii. A zatem, jak widzimy, również i czarnymi genialny kalabryjczyk Gioacchino Greco potrafił pięknie zaatakować króla przeciwnika. Zobaczmy teraz kolejną partię. Ona będzie troszeczkę krótsza. Też będzie tutaj debiut gońca, goniec C4, ale tym razem już Greco zagrał w troszkę bardziej standardowy sposób, nie poprzez F5, ale zagrał bardziej standardowe posunięcie, mianowicie skoczek na F6. Przeciwnie zadał skoczek na C3 i teraz Greco zagrał stosunkowo rzadziej grywane w tej pozycji, ale dobre posunięcie pionkiem z C7 na C6. Idea czarnych polega po prostu na tym, żeby zagrać D5 i ustawić takie bardzo silne pionkowe centrum. Częściej w tej pozycji gra się skoczek C6, albo nawet, i tutaj chciałbym Wam przy okazji pokazać pewien trik, który możecie też czasami w podobnych sytuacjach w Waszych partiach zastosować. Mianowicie można nawet zadać skoczek BE4. Przeprowadzić taką zbytną kombinację. Chodzi o to, że po skoczku, że jeżeli czarne zbiło nam skoczka, to gramy pionkiem na D5, dzięki widełkom odbijamy figurkę i uzyskujemy bardzo dobrą pozycję. Zapamiętajcie ten motyw, ponieważ można go w wielu pozycjach właśnie ciekawie zastosować. Taką pozycją bardzo typową, w której warto właśnie to czarnymi zagrać, to jest pozycja z debiutu 4 skoczków lub czasami z obrony, może to też powstać z obrony 2 skoczków, kiedy w tym momencie białe grają goniec C4. Oczywiście możemy wtedy czarnymi zadać gońcem na C5 albo gońcem na B4, to są też dobre posunięcia, ale można właśnie wtedy zagrać skoczek bije E4 i po skoczek bije E4 zagrać D5 i to jest prawdopodobnie tak naprawdę najsilniejsza kontynuacja dla czarnych w tej pozycji, która daje czarnym, na pewno daje czarnym wyrównanie, a nawet daje czarnym poważne szanse walki o przewagę w debiucie. Także warto ten motyw tutaj zapamiętać. Natomiast no, wracając już do pozycji z partii Gioacchino Greco, kalabryjczyk zdecydował się na ruch C6 w tym momencie i białe teraz zadały hetmanem na F3 z taką ideą, żeby jak najbardziej zaatakować pole D5. Teraz faktycznie ruch D5 no, nie byłby zbyt udany, bo czarne po prostu straciłyby z ważnego piona. Ale bo hetman F3 no, ma pewien minus. Pamiętacie, mówiliśmy sobie już nieraz o tym, że lepiej hetmanem zbyt szybko do gry nie wchodzić. A jeżeli już wchodzimy tym hetmanem do gry, to trzeba bardzo na niego uważać, bo bardzo często okazuje się, że szybki hetman to zły hetman, a czasami nawet szybki hetman to martwy hetman. I ta partia pięknie nam to zilustruje. Ale zanim, no to zastanówmy się, no po pierwsze, jak lepiej było zadać białymi. Tak naprawdę najlepszym tutaj ruchem dla białych prawdopodobnie w tej pozycji, który mi osobiście najbardziej się podoba, byłaby natychmiastowa kontra w centrum, czyli ruch pionkiem na D4. W ten sposób wykorzystujemy pewien minus ruchu pionkiem czarnych C7 na C6, a mianowicie to, że pionek na C6 zablokował bardzo dobre pole czarnemu skoczkowi. I teraz, jeżeli czarne by wybiły w tym momencie na D4, to białe mogłyby bardzo wygodnie odbić hetmanem. I zauważcie, czarne nie mają tego typowego atakującego ruchu skoczkiem na C6 na tego hetmana białego, który pojawił się tutaj w centrum. I białe miałyby bardzo dobrą pozycję, tak? Troszeczkę tutaj też byłoby to wprowadzenie hetmana dość szybko do gry wprawdzie, tylko że no czarne nie mają jakiegoś takiego sensownego, wygodnego sposobu, żeby to wykorzystać, żeby tego hetmana zaatakować. Także tak powinny białe zagrać w tym momencie i myślę, że mogłyby liczyć na pewną przewagę w tej sytuacji. Dlatego tak wracając tutaj jeszcze do tej pozycji, ja osobiście no jednak bardziej bym polecał skoczek C6, czy nawet właśnie to skoczek BE4, bardziej niż ruch
C6, który w tym momencie, no, moim zdaniem, nie jest taki do końca, dokładny, chociaż można oczywiście tak zagrać, właśnie z uwagi na tę kontrę białych w centrum poprzez ruch D2 na D4. No ale wróćmy do partii. W partii nastąpiło Hetman na F3. I jak teraz próbować mimo wszystko zrealizować nasz plan z ruchem D7 na D5? Greco znalazł tutaj bardzo, bardzo sprytny i bardzo, myślę, uczący sposób na to. Mianowicie najpierw poszedł z flanki, poszedł na skrzydle. Poszedł atak skrzydłowy. B5, atakujemy gońca. Goniec na B3. B4, pionek B zaatakował skoczka, który zauważcie też tutaj kontroluje pole D5. Biały zadał skoczek A4 i teraz już możemy sobie spokojnie zagrać nasze upragnione D5. Czyli za pomocą tego marszu pionka B Gioacchino Greco zrealizował swój strategiczny plan. Zbudował sobie właśnie bardzo, bardzo silne centrum. No ale zobaczmy, co było dalej w partii. Białe zadały D3 i bardzo słusznie wzmacniają pionka na E5. Zauważcie, ten ruch D3 jest dużo silniejszy niż wybicie na D5, które dałoby już takie czyste pionkowe centrum czarnym. A tak po prostu gramy D3, wzmacniamy pionka na E4 i pozycja w centrum jest cały czas mniej więcej równa. Gioacchino Greco zadał tutaj ruch, który nie jest zły, aczkolwiek też no nie do końca, moim zdaniem nie do końca był mu potrzebny. Zadał ruch H6 w tym momencie. No pewnie po to, żeby goniec czarnopolowy nie mógł tutaj zagrać na G5, nie mógł związać tego skoczka, który z kolei wzmacnia to silne centrum czarnych. Posunięcie H6 jest ok, aczkolwiek ja mimo wszystko bardziej bym optował chyba za tym, żeby normalnie rozwinąć tego gońca w tym momencie na E7. A jeżeli białe teraz zadają gońcem na G5, to teraz rzeczywiście trzeba uważać, bo pewną niedokładnością albo nawet błędem mogłaby być krótka roszada natychmiastowa, ponieważ wtedy białe realizują swój plan, likwidują nam skoczka i zauważcie, wybijają nam tego, zdobywają tego ważnego centralnego pionka. To może nie byłaby jeszcze taka wielka tragedia, ale lepiej centralnych pionków w taki sposób nie oddawać. Tyle, że moglibyśmy w tym momencie czarnymi zadać po prostu goniec E6, wprowadzając gońca do gry, wzmacniając pionka D5, na samym posunięciu pomyśleć o krótkiej roszadzie, o wprowadzeniu skoczka na D7 i z bardzo dobrą pozycją czarnych. Więc ten ruch Greco H6, on był ok. Rzeczywiście no, jego plusem jest to, że w jakiś sposób ogranicza działanie tego czarnopolowego gońca białych. No tylko, że nie była to konieczność, można było spokojnie zagrać zgodnie z takimi właśnie najklasyczniejszymi zasadami, wprowadzając po prostu kolejną figurę do gry poprzez goniec na E7. No ale zobaczmy, co było dalej. Białe zadały teraz skoczek na E2. No i co powinien teraz zagrać czarne? Najbardziej podoba mi się teraz dla czarnych ruch goniec na D6. To faktycznie jest tutaj pewien plus tego ruchu H6, że możemy sobie teraz wyprowadzić tego gońca nawet aktywniej teraz w tej sytuacji niż przed chwilą. I po prostu po krótkiej roszadzie robimy teraz krótką roszadę i mamy w tym momencie bardzo, bardzo fajną, bardzo, bardzo dobrą pozycję. Zwróćcie uwagę, że po ED5 tutaj nie musielibyśmy się bronić w tym momencie straty pionka. Moglibyśmy spokojnie teraz odbić tym pionkiem w taki właśnie sposób, bo po goniec bije D5, gramy po prostu goniec G4 i okazuje się, że białe nie mają jakiegoś tego skutecznego odejścia teraz w tym momencie tym hetmanem, bo muszą bronić skoczka, muszą bronić tego gońca i po odejściu hetmanem gdzieś na przykład na E3 w tym momencie możemy po prostu tego gońca tutaj zdobyć. No i to dotyczyło też tej sytuacji po zagraniu goniec D6 natychmiast, tak? Teraz po wybiciu można po prostu czy to od razu zagrać goniec G4, czy najpierw po prostu odbić i dopiero po tym odbiciu zagrać teraz gońcem na G4 z planem wybicia gońca na D5 z bardzo dobrą
chyba już nawet wygraną pozycją czarnych, bo jakąś przewagę materialną pewnie zdobędziemy. Jeżeli białe zadają teraz hetman g3 z taką ideą, by po zbiciu gońca odbić nam gońca na g4, to będziemy mogli wtedy zagrać e4 tutaj, dalej atakować w tym momencie tego hetmana. I ta pozycja no, powinna koniec końców okazać się tutaj korzystna dla czarnych. Dlatego no, to byłby mój typ w tym momencie, żeby zadać goniec d6. Natomiast Greco zagrał ruch d4, który obiektywnie jest słabszy, ale było w nim też dużo sprytu, ponieważ Kalabryjczyk najwyraźniej wyczuł intencje ze przeciwnika. Nie zmienia to faktu, że jeżeli by białe wykonały teraz najlepszy ruch w tej pozycji, którym prawdopodobnie jest tu hetmanem na g3 z atakiem na pionka e5, to czarne mogłyby mieć tutaj duże kłopoty. Ponieważ no, pytanie, jakby tutaj najlepiej obronić teraz tego pionka. Jeżeli byśmy obronili go gońcem, to tracimy innego ważnego pionka na g7. Jeszcze w dodatku, zauważcie, dożył nam tutaj jakieś maty na polu f7. Prawie szewczyk. Jeżeli spróbujemy zadać hetmanem na c7, to teraz, zauważcie, tracimy pionka na d4. Bo tutaj pojawiło się takie oto tutaj nieprzyjemne związanie. Więc to też jest coś, co raczej, z czego raczej ciężko byłoby być zadowolonym. A jeżeli czarne zadają teraz hetmanem na d6, to białe mają teraz bardzo silny ruch pionkiem z f2 na f4, atakując tego pionka na e5. No i to też stawia przed nie lada dylematem czarnego, ponieważ no, przykładowo po ef4 następuje koniec, bije f4, no musimy odejść hetmanem i po prostu tracimy skoczka. I tutaj też pozycja robi się tak naprawdę od razu już dla czarnych przegrana. Więc obiektywnie ruch d4 nie był taki najlepszy w tym momencie. O, w ogóle, ogólna zasada jest taka. Jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, że jest pewne napięcie w centrum, to powinniśmy likwidować to napięcie, czy to poprzez wymianę pionków w centrum, czy poprzez zamknięcie centrum, tylko wtedy, jeżeli jesteśmy pewni, że to rzeczywiście nam coś konkretnego daje, coś konkretnego przynosi, jeżeli możemy to w jakiś bardzo konkretny sposób tutaj uzasadnić. No w tym przypadku, jeżeli białe by dobrze zagrały po d4, no to tak naprawdę ten ruch, odsłonięcie, zauważ tutaj tej przekątnej, ten goniec, który chwilę wcześniej był taki troszeczkę tutaj przyblokowany, teraz nagle staje się tutaj bardzo aktywny. No, mogłoby to czarnego dużo kosztować w tej pozycji. Na szczęście białe w tym momencie popełniły duży błąd i zagrały no, na g3, ale nie hetmanem, tylko skoczkiem. I czy widzicie, w jaki sposób można teraz właśnie ten błąd wykorzystać? Tak naprawdę czarne wykonały ruch i białe się poddały. Jak myślicie, co zagrał teraz Gioacchino Greco? Oczywiście, Greco wykorzystał bardzo niefajną pozycję tego białego hetmana na f3 i zagrał koniec g4, zamykając hetmana w pułapce, bo nagle się okazuje, że ten hetman nie ma tutaj dokąd odejść. Co jeszcze raz przypomina nam o ważnej prawdzie, że szybki hetman to bardzo często zły hetman, a niekiedy nawet, jak widać na załączonym obrazku, szybki hetman to martwy hetman. dlatego no, nie każde posunięcie hetmanem na początku partii jest złe. Nawet już w tych partiach dotychczasowych widzieliśmy, że któraś ze stron, czasem nawet obie strony, wprowadzały swoje hetmany dość szybko do gry i wcale nie było to dla nich takie niekorzystne, ale musimy to zawsze robić z zachowaniem najwyższej ostrożności, bo jeżeli nie będziemy ostrożni, to może się to skończyć właśnie tak, jak się skończyło dla przeciwnika Gioacchino Greco w tej właśnie partii. Okej, także to była trzecia partia. I mam dla was na dzisiaj jeszcze jedną partię, która jest szczególnie bliska mojemu sercu. A to dlatego, że partia, którą chcę wam tutaj pokazać jako ostatnią, w pewien dość szczególny sposób zaznaczyła się podczas wspaniałego wydarzenia, w jakim mam okazję i mam ogromny zaszczyt uczestniczyć od kilku lat, a jakim jest obóz szachowy organizowany w Polanicy przy okazji tradycyjnego memoriału Akiby Rubinsteina, najsilniejszego polskiego szachisty ever.
właśnie w tym pięknym dolnośląskim uzdrowisku. Co roku organizowane są tam równolegle właśnie z turniejem upamiętniającym najsilniejszego polskiego szachistę wszechczasów. Obozy organizowane przez klub AZS Wrocławia Wrocław na czele z niestrudzonymi Olą Lisowską i Piotkiem Kulkiewiczem. Olu, Piotku, jeżeli oglądacie teraz ten film, to pozdrawiam Was serdecznie. Wspaniałą rzecz robicie, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę również w tym uczestniczyć. I w ramach tych obozów, jedną z takich tradycyjnych rzeczy, którą no, mam nadzieję, że w tym roku uda nam się zrobić, nie zrobiliśmy tego w zeszłym roku, ponieważ z uwagi na obostrzenia okołopandemiczne. Natomiast wcześniej taką właśnie jedną z tradycji tego naszego obozu było to, że dzieci i młodzież uczestnicząca w obozie przygotowały przedstawienie żywych szachów. Żywe szachy to jest takie przedstawienie, w którym prawdziwi ludzie, żywi aktorzy grają bietki szachowe i na takiej dużej szachownicy pokazują właśnie jakąś, zazwyczaj jakąś bardzo znaną, taką klasyczną partię. I dwa lata temu właśnie razem z uczestnikami tego obozu przygotowaliśmy właśnie spektakl żywych szachów, w których przedstawiana była właśnie ta partia Gioacchino Greco, którą ja chciałbym Wam teraz pokazać. Dlatego właśnie ta partia jest szczególnie bliska mojemu sercu. A poza tym jest to bardzo piękne zwycięstwo Kalebryjczyka, więc zobaczmy właśnie, jak on tego dokonał i jaką partię właśnie te dwa lata temu z uczestnikami obozu w Polanicy Zdroju mieliśmy okazję publiczności zaprezentować. Białe zagrały E4, czarne zagrały E5, białe zadały skoczek F3, no i tutaj z Greco, no na szczęście zrezygnował z gambitu łotewskiego i zagrał skoczek C6, goniec C4 i goniec C5, czyli powstała partia włoska. Białe zadały krótką roszadę i czarne zadały skoczek na F6. Lata mijają, ale pewne rzeczy pozostają stałe. Również i dzisiaj, w dzisiejszych czasach, po wielu, wielu latach od rozegrania tej partii, najsilniejsi współcześni arcymistrzowie właśnie grają partię włoską, zaczynając właśnie od tych posunięć. W partii Gioacchino Greco białe zagrały w tym momencie wieżą na E1. Greco odpowiedział krótką roszadą. Białe zagrały C3. I teraz Greco zagrał hetmanem na E7. Białe oczywiście planują tutaj uderzyć w centrum. Kalebryjczyk odpowiedział ruchem hetmana, który okazał się całkiem skuteczny. Natomiast warto zwrócić uwagę, że tutaj czarne miały jeszcze silniejszą możliwość. Mogły wykorzystać pewien motyw, o którym Wam mówiłem również przy okazji poprzedniej partii. Mianowicie najsilniejszym posunięciem dla czarnych w tej sytuacji było po prostu skoczek bije na E4 w tym momencie. Z takim planem, żeby po wieża bije E4 zagrać, no pewnie domyślacie się co? Oczywiście pionkiem na D5. Robimy widełki na wieżę i na gońca. Odbijamy figurę i uzyskujemy świetną pozycję czarnymi. Dlatego też no, ruch C3 w tym momencie obiektywnie nie był taki dokładny. Białe no, powinny zagrać prawdopodobnie najpierw D3 i dopiero na następnym posunięciu C3, jeśli miałyby takie pragnienie. Wpadł jednak z Greco, nie zagrał skoczek bije E4, lecz zagrał hetmanem na E7. I białe teraz realizują swój plan. D4... Czarne zadały ebie d4 i teraz tak mówiąc szczerze, moim zdaniem, jeżeli by białe po prostu odbiły pionka na d4, to uzyskałyby przewagę. Właśnie z uwagi na bardzo silne pionkowe centrum, później mogłyby pójść tymi pionkami do przodu albo po prostu zakończyć wprowadzenie figur. Więc gdzieś tutaj po drodze myślę, że mistrz Greco troszeczkę tutaj nie najlepiej zagrał, no w szczególności tutaj w szóstym posunięciu powinienem właśnie wybić na E4, zamiast grać hetmanem na E7, to byłoby na pewno dużo lepsze posunięcie. Więc jak widzimy, nawet mistrzom zdarza się czasami zagrać słabiej, ale jeżeli się nie wykorzysta dobrze tego błędu mistrza, to może się to bardzo łatwo obrócić przeciwko jego przeciwnikowi. I tak było w tej partii. Bo białe zagrały inny ruch, też dobry, pionkiem na E5, tylko że tutaj trzeba było już zagrać bardzo, bardzo dokładnie. Greco zagrał skoczkiem na G4 i teraz białe wybiły pionkiem na D4, dopiero teraz tego pionka odbiły. I jak byście teraz zagrali w tej pozycji? Jak myślicie, gdzie powinniśmy uciec z tym gońcem? No cóż,
moje pytanie było trochę podchwytliwe, bo tak naprawdę Greco stwierdził, że on nie ucieknie tym gońcem nigdzie. Czarne nie uciekły gońcem, ale zagrały posunięcie, które domyślam się, że było niezłym szokiem dla ich przeciwnika, bo po prostu wybiły skoczkiem pionka na d4. Ale o co tu chodzi? Przecież białe mogą zbić tego skoczka. Czy widzicie, jaka była idea, jaki był pomysł Joaquino Greco? Dlaczego właśnie on tego skoczka teraz oddał? A no właśnie, czarny hetman może teraz szybciutko przerzucić na pole h4 i okazuje się nagle, że biały król jest w poważnym niebezpieczeństwie. Grozi bardzo niebezpieczne wybicie na h2 i grozi również bardzo niebezpieczny atak na f2. I w jaki sposób tutaj białe mogą sobie z tym poradzić? Okazuje się, że już w tym momencie nie ma tak wielu dobrych posunięć dla białych. Stosunkowo najlepszą możliwością dla przeciwnika Joaquino Greco byłoby zadać w tym momencie goniec na e2, broniąc pionka na f2. Czarne mogłyby wtedy zadać hetman bije h2. Król odchodzi na f1. Dzięki temu wcześniejszemu duchowi wieży na e1 mata jeszcze nie ma. Ale można zadać hetman na h1 szach, król e2 i hetman bije g2. I przyjrzymy się tej pozycji. Czarne tak naprawdę odbiły materiał. Czarne mają już trzy piony w tym momencie za skoczka, więc materialnie jest równowaga. Natomiast no, pozycja jest dużo, dużo lepsza dla czarnych z uwagi na bardzo niepewną pozycję białego króla i dalsze szanse na bardzo niebezpieczny atak przeciwko białemu monarsze. No, moim zdaniem tutaj można ocenić tę pozycję jako już taką prawie że wygraną, a na pewno dużą, dużą przewagę dla czarnych. Ale i tak już w tym momencie to było, przepraszam, najlepsze, co mogły zrobić białe. Właśnie ten ruch goniec E3. Natomiast białe zdecydowały się teraz obronić pionka na H2 i zadały skoczek F3, co jednak doprowadzi do dużo szybszego końca, ponieważ, jak się zapewne domyślacie, hetman Joaquino Greco wybił pionka na F2, białe mają tylko jedno jedyne posunięcie, które na H1, ale właśnie, co teraz możemy zagrać? W jaki sposób teraz możemy bardzo szybko zakończyć partię? Podpowiem wam, że czarne mogą dać mata dwóch posunięciach, a też przypomnijcie sobie pewien motyw z pierwszej partii, którą dzisiaj oglądaliśmy. Tak jest. Również i tutaj można dać pięknego mata zduszonego. Najpierw gramy hetmanem na G1. Poświęcamy naszego hetmana, żeby przydusić białego króla. I po odbiciu tutaj, czy to skoczkiem, tak jak było w partii, czy wieżą, dajemy mata ruchem skoczka na F2. Czyli zobaczcie, również tutaj jest. Tutaj mamy właśnie pięknego mata zduszonego. Tak naprawdę ten rodzaj mata zduszonego, kiedy król jest w rogu, przyduszony przez swoje pionki i figury na G1, nazywa się matem Broniowskiego. Czyli właśnie jeszcze na wiele lat przed wymyśleniem tego terminu Joaquino Greco potrafił już takiego pięknego mata Broniowskiego dać. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli białe zbiły wieżą, to partia skończyłaby się dokładnie tak samo. I słuchajcie, to jest już wszystko, co miałbym dzisiaj dla was. Mam nadzieję, że to obcowanie z twórczością jednego z takich pierwszych profesjonalistów, Joaquino Greco, sprawiło wam dzisiaj dużo radości i że dużo nauczyliście się z tych pięknych partii Kalebryjczyka, które rozgrywał czarnymi. Jeśli podobał wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, udostępnijcie może ten filmik na waszych profilach na serwisach społecznościowych. A ja wam już dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmikach, w ramach których będziemy dalej podróżować, kontynuowali nasze podróże po zaczarowanej szachowej krainie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrego wieczoru. Na razie, cześć.